No, słuchajcie, ja mało gadam o tej warozie na razie, bo czas na tą warozę to dopiero będzie. Słuchajcie, dopiero będzie czas na warozę. Ja nawet teraz, jak wyciągnąłem tam, widzieliście te dwie ramki z trutniami, ja tego nie pokazywałem, ale ja rozpieprzyłem to sobie później, bo już nie miałem giganie i baterii. Rozwaliłem sobie to odklepiaczem i rzeczywiście prawda jest taka, że nie znalazłem ani jednej warozy. No ale to jest ten, to on już był przeczerwiony, nie wiem. Nie wiem, czy ta ramka była wcześniej przede mnie podłożona specjalnie im do zaczerwienia, czy one to zrobiły. Znaczy im to specjalnie podłożyłem chyba w te nogi. No dobra, no kwestia jest taka, że nie zauważyłem żadnej warozy. No ale dobra, jak teraz widziałem, przyniosłem tego pierwaka, z reguły ja widzę, że te pierwaki, to one nie mają warozy tyle, albo nie mają jej tak, że to jest widoczne, słuchajcie. Jak widzimy warozę na pszczołach, to tak jak widzimy szczury w dzień gdzieś. To jest to samo, to jest identycznie to samo, jak widzimy po prostu warozę, typowo ją widzimy, no to już jest kicha, a jak pszczoły są rude, to właściwie są już zeżarte, nie? Tak, ja z takich założeń wychodzę, no bo ja to wszystko już widziałem. Rójki, a waroza, no to właśnie te rójki, no to trzeba bardzo uważać na warozę. Ja bardzo często sobie przyniosłem drużaki, bo ten pierwak to, ta waroza została w tym czerwie, a ten pierwak poszedł, nie? Te najlepsze pszczoły, to one poszły z tym pierwakiem, nie? A jak są drużaki, no to bardzo często, no to też się roi, bo jest waroza, no. Albo jakieś inne porażenia ścierwne, trzeba uważać na te drużaki. No i te drużaki, właśnie one potrafią przynieść tyle warozy, słuchajcie, że jak wygryzie się po nich pierwszy czerw, to one potrafią już być rude i w momencie, kiedy już jest ten drugi czerw, to one są już zeżarte, nie? Często te rójki w ogóle nawet nie dojdą. Nie dojdą, słuchajcie, do tego motywu właśnie, że nie dojdą do końca sierpnia nawet. Tylko ta pszcza się skończy po prostu. Nie ma tej pszczoły, zniknie, nie? Właśnie dlatego, jeśli tak, ja robiłem wcześniej tak, słuchajcie, z tymi rójkami. Jak miałem małą rójkę, nie? Miałem tą kuszkę, co widzieliście, tą kuszkę, ale to była taka rójka, nie? Słuchajcie, no taka rójka, nie? Nic więcej, nie? No wtedy ja taką rójkę przyniosłem, jak przytargałem na pasiekę. To ja wieczorem właśnie ją postawiłem już na daszku od tego ula, co ja chciałem wsypać ją, nie? I ona się obleciała już w tej kuszce. No i w tym momencie wieczorem ja podchodziłem już z tym moim sitkiem, ja pokażę wam te siteczka takie, co robię, i z tą tabletką. Odpalałem tą tabletkę, nie? Kładłem ją na daszku obok na ulu i tą... Aha, jak... czekajcie, ja pieprzę wam głupoty. No ja tak robiłem na kiedyś, ja tak robiłem, nie? Że na tą płonącą tabletkę kładłem tą rójkę. Nie, wtedy ona mi się odmiła, ta waroza spadła, trelele, ona się trochę oczyściła, jej dałem tam nawet dwie godziny, nie? Godzinę, pół godziny, różnie ja to robiłem, no jak byłem, tak miałem czas, to tak robiłem, nie? I wtedy z powrotem przestawiłem, ta waroza została na tym daszku. Ale ja zauważyłem, że to i tak średnio to dawało rezultat, bo ta pszczoła i tak miała od razu dużo warozy na sobie, bo to i tak było widać, że ta waroza została, słuchajcie, dlatego, że one się zbiły w tej kuszce, w tym kłębie i ten dym tylko powierzchownie na nie działał, nie? Dlatego ja później wymyśliłem coś takiego, że tą tabletkę, ja te pszczoły po prostu w tej kuszce rypłem, nie? One sobie spadły, rozlały się po tych kantach, po tych brzegach od środka taką warstwą i wtedy jak włożyłem tą tabletkę, no to wtedy ta waroza widziałem, że może sypła bardziej, te rójki były trochę lepsze później, te rójki były lepsze, one mi bardziej przeżywały. No to były takie przejścia i metody właśnie z tymi tabletkami, ja naprawdę kombinowałem się, słuchajcie, z tymi tabletkami i to ja wiem, że to gówno już daje, bo ciągle po prostu ja tych pszczół narobię, ja się różnymi metodami nawalczyłem, wyrywałem czerwie i tak dalej i ta waroza zawsze, słuchajcie, była, a jak nie, to te pszczoły po prostu mi przyniosły, bo ja nie byłem wcześniej nauczony, że ja walczyłem z tą warozą już od sierpnia. Tak, teraz ja dzielę te pszczoły, to też jest jakaś walka już wcześniejsza. Po prostu, a jak się trzyma te mocne rodziny tak w kółko dalej, no to było gorzej z tą warozą właśnie, jak się tego nie podzieliło. Jeśli chodzi o ten motyw sierpnia, nie? Jeśli nie chcemy walić jakoś chemicznie, nie? To najlepiej wtedy to dzielenie, no, zastosować. A wtedy znowu, słuchajcie, z tą warozą, no tak, ja po prostu nauczyłem się u tego wojaszka tam, że on robił tą jedną tabletkę, dwie późno, nie? I było git, nie? Ale w momencie, kiedy ja sobie zacząłem te pszczoły, te matki sobie kupiłem i po prostu te pszczoły też, niektóre się przyniosło takie, nie? No to one były totalnie nieodporne na tą warozę, one tyle nosiły tej warozy, one nagle miały tyle warozy, słuchajcie, nie? W sierpniu, że po prostu zeżarło jedno momentu, kiedy ja zrobiłem te tabletki, więc w tym momencie, w tym roku będziemy działać właśnie w ten sposób, że jak skończy mi się ten okres taki już po lipie, tak zacznie się ta lipa, może będzie po lipie, zobaczymy jak te pszczoły ja tam będę miał,
No to już w tym momencie początek sierpnia, na pewno już będziemy walczyć z tą warozą. Słuchajcie, że ta pszczoła, która będzie się produkować na zimę i tak dalej, żebym miał to pokolenie czyste, czyste, słuchajcie. I żeby te kłęby może mi nie wchodziły za ogromne, ale żeby wchodziły normalne, nie? W momencie, kiedy one były porażone przez tą warozę, to te kłęby po prostu były zżarte, one wchodziły małe w tą siłę. No i one często potrafiły nawet się ratować tym, że one ten cały cukier, który ja im ładowałem, nie? Przez ten sierpień i wrzesień, to one przerobiły sprawę na czerw. I to było, bo gówno było z tego, bo było. W tym momencie po prostu odpuścimy całkowicie te tabletki. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, jak co niektórzy używają tych tabletek. Jeśli po prostu ktoś to robi według takiej książeczki, nawet ja czytałem, że to się robi tabletkę co ileś dni przez ileś dni. Słuchajcie, to jest szaleństwo, to jest w ogóle szaleństwo, ten ul jest tak nawalony tą amitrazą, nie? I wtedy to z latami się zbiera ta waroza, to w sumie się uodparnia na to wszystko dziadostwo, nie? No, dlatego w tym roku po prostu zobaczymy tym kwasem mrówkowym, tylko i wyłącznie będziemy spróbować nim robić. To będziecie widzieć też niedługo, ja się tego wszystkiego boję, bo ja wam to wszystko pokazuję, zobaczymy jak to będzie, nie? Słuchajcie, nie? Dlaczego? Tam nie ryczyć z kija, tylko nie waliśmy tam tymi batami na komentarzach, tylko spróbować dopomóc, wrzucić jakiś pomysł, nie? Bo naprawdę przejdę w cholerę na ten kwas mrówkowy, nie użyję, bo tyle lat po prostu z tym się walczyło i tak dalej, no i to nie działało, nie? Kwestia właśnie tych rujek, że to trzeba uważać, że to budując właśnie sobie pasiekę od rujek na przykład, to my od razu musimy też wiedzieć, co to jest ta waroza i po prostu od razu z tej pszczoły stępić tą warozę i właśnie najprostszym motywem jest odymienie, nawet dwukrotne, słuchajcie, ale samej pszczoły, bez plastrów, bez niczego, bez żadnych zakamarków, nic. Nie? Wtedy jak tą cienką warstwę rozlaną na tej kuszce odmimy, no to wtedy to nam coś da i to da ten rezultat i wtedy jak kuszkę przestawimy, no to ta waroza tam zostanie, nie? Nawet jeśli ona odżyje się, rusza, no to po prostu ona już nie wlezie tam, nie? My możemy nawet szpadem przeryć, nie? I już nie ma, nie? No to jest taki sposób mój na rójki, który ja testowałem i ja wiem, że on po prostu... To tylko w tym momencie ja uważam, że tak naprawdę te tabletki działały na te pszczoły. Poza tym, jeśli one były w tym ulu, nie? To nie działało, według mnie to nie działało, nie? Właśnie te podłogi jeżdżące i tak dalej to wymyślili właśnie po to, żeby tą warozę wyciągnąć, bo ona zaczęła być taka, że ona nie padła, tylko ona cały czas się ruszała. Ona była w stanie przez noc później wejść na ten kłąb, było chłodno, one... Te pszczoły się były zbite, one miały jak się bronić, nie? Wlazła z powrotem i to gówno z tego, nie? No. No i to było wszystko, jeśli chodzi o tę warozę, właśnie te rójki i jak tak fajnie rójki właśnie tymi tabletkami, jeśli już jedziemy tymi tabletkami, no to tak właśnie, nie? No to było wszystko, nie? Rójki i waroza.